Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest coś, czego nie ma na naszym polskim YouTubie. Jest to premiera nowej Toyoty Corolli GR. Ten samochód ma dużo wspólnego, ale też dużo różnic między tym, co mogliście zobaczyć bardzo często na naszym kanale, a jest to Yaris GR. Jest to wersja Circuit Edition, która nie posiada tylnych siedzeń. Zobaczcie, tutaj nie ma wycieraczki, ma również dodatkowo rozpórki z tyłu. Na uwagę zasługuje cudowny kolor tego samochodu, taki szary mat. Dach, który jest w tym samochodzie, zaraz Wam na przebitkach pokażę, jest forged carbonu. Nie ma takiej brzydkiej struktury, jak to miało miejsce w przypadku Yarisa GR. Spójrzcie tutaj, koła, które są, to również kute koła, tak jak to miało miejsce poprzednio. Mimo 8 cali, czyli rozmiaru takiego samego, jak to było w Toyocie Yaris, to tutaj dużo większy jest concave, czyli miejmy nadzieję, że tu są jakieś inne w ogóle rozmiary, offset tej felgi i dodatkowo mamy seryjnie zamontowaną oponę Michelin Cup 2. Widać, że ten samochód już gdzieś jeździł na jakichś torach, prawdopodobnie to jest ten egzemplarz, który można było bardzo często zobaczyć na YouTubie, ponieważ przednie zaciski już są dosłownie spalone, są całe żółte tego auta. Spójrzcie tutaj na ten błotnik, bo naprawdę kanały powietrzne, które są, to nie są tylko takie puste, tylko naprawdę widać, że wszystko tutaj, co jest zamontowane, jest po coś. Najbardziej mi się podoba maska tego samochodu, że nie dość, że jest bardzo obła, to dodatkowo ma w końcu i miejmy nadzieję, że fizycznie te wloty powietrza są takie, jak to powinno być, żeby po prostu wentylacja była. Ok, idźmy dalej. Przód tego samochodu jest jeszcze dużo większy i szerszy, jak to miało miejsce w Yarisce. Bardzo mi się podoba ten napis Corolla na GT4, przepraszam, na interkulerze. Bazowo ten samochód jest mocniejszy niż Yaris GR, niemniej jednak wydaje mi się, że to wynika z tego, że to auto nie ma ekologii, że to jest dopuszczone tutaj na rynek amerykański, a tutaj nie jest wymagany OPF, a tym samym myślę, że mocowo jest dokładnie takie samo jak Yarisy, które robimy po usunięciu GPF-a. Bardzo mi się podoba też na pewno wydech z tyłu, jest to na pewno coś nowego, czego nie można spotkać w innych samochodach. Yariska miała właśnie pojedyncze końcówki z lewej i z prawej. Tutaj mamy nie dość, że z lewej i z prawej końcówki, to jeszcze środkowy. Fajne jest to, to można też zobaczyć na przebitce, że po środku z tyłu jest klapa, gdzie osobno przechodzi tylko przez środkowy wydech, a tym samym w trybie na otwartych klapach auto jest dużo mocniejsze. No i co, to by było na tyle. Chciałem, żeby ten materiał był mega krótki, zwięzły. Myślę, że niebawem na pewno dużo więcej informacji prasowych będzie odnośnie tego samochodu. Ja się z Wami żegnam. Jeśli Wam się odcinek podobał, dajcie lajka, zasubskrybujcie nasz kanał. I co, widzimy się następnym razem. Cześć!